Cześć. W tym filmie omówię podłączenie siodłowe grzejnika do instalacji centralnego ogrzewania. Jest takie podłączenie, można z niego skorzystać, jednak należy pamiętać o tym, że stosując ten rodzaj podłączenia grzejnika, moc cieplna grzejników będzie około 10% niższa od mocy znamionowej danego grzejnika. Więc jeżeli, na przykład, ten grzejnik ma 1000W, to po podłączeniu siodłowym, które zaraz wam dokładnie omówię, ten grzejnik będzie miał około 900W mocy. Dlatego też jest pewna strata, ale takie podłączenie siodłowe jest możliwe w niemal każdym grzejniku, czyli boczno zasilanym albo uniwersalnym. Podłączenie siodłowe najczęściej stosowane jest w grzejnikach boczno zasilanych, gdy instalacja centralnego ogrzewania rozprowadzona jest w listwach przyściennych nad podłogą lub, tak jak tutaj widzicie, po prostu nad podłogą przy ścianie. Może być stosowane po wyjęciu wkładki zaworowej również w grzejnikach dolno zasilanych. Czyli jeżeli tu mamy grzejnik dolno zasilany, tak jak tutaj widzicie, tu jest nawet takie podłączenie, ale gdybym nie stosował tego podłączenia, byłyby tam zaślepki, to w tym momencie musiałbym wymontować tutaj wkładkę zaworową, czyli zawór termostatyczny i zainstalować tutaj po prostu zaślepkę. Dzięki temu nie mielibyśmy tutaj e, ograniczenia dodatkowego spowodowanego e, właśnie naszą wkładką zaworową. Nawet gdybyśmy ustawili na nastawie wstępnej najwyższą nastawę, jeżeli istnieje to n, wtedy mamy już maksymalny nominalny przepływ, to i tak w drobnym zakresie ograniczenie by tutaj było. A zależy nam na tym, żeby nic nie ograniczało, więc najlepiej wymontować wkładkę i zamontować tutaj po prostu korek. Czyli na przykład taki korek, taką zaślepkę grzejnikową. No, i jak działa takie podłączenie siodłowe? Polega na tym, że możemy podłączyć tu z boku, z lewej strony, zasilanie, czyli gorącą wodę. Można oczywiście zastosować także głowicę termostatyczną, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. A z drugiej strony, także na dole z boku, mamy powrót, czyli odpływ chłodniejszej wody, bo grzejnik już troszeczkę tej energii cieplnej pobierze, oczywiście oddając ją poprzez promieniowanie i konwekcję. No, i dobrze. Ale czy można zastosować podłączenie na odwrót, czyli tutaj zasilanie, a tu odwrót? Powrót? Oczywiście, że tak. I na tym polega podłączenie siodłowe, że można z boku podłączyć na dole, czyli zasilanie i odpływ, albo odwrotnie, zasilanie i odpływ. Jednak woda będzie tutaj sobie pracować, nie będzie z tym żadnego problemu, grzejnik będzie grzał. Grawitacja będzie robić jedno, a oczywiście gorąca woda będzie robić drugie, czyli ciepło idzie do góry. Wszystko będzie grzało, ale moc cieplna takiego grzejnika przy takim podłączeniu będzie o około 10% niższa. No i takie informacje też pozyskamy z różnych źródeł, np. od producentów grzejników, gdzie mamy instrukcje montażowe, więc jest to możliwe. No, ale nie jest to specjalnie zalecane. Bo po co e, tracić tą moc cieplną, jeżeli przewidujemy, żeby grzejnik miał daną moc dla danego pomieszczenia? No, to chcemy, żeby ta moc była w pełni wykorzystana i możliwa do wykorzystania. Tak więc pamiętajcie, jeżeli dolno zasilany jest grzejnik, to musimy wymontować wkładkę zaworową, dać zaślepkę i wtedy możemy sobie z boku podłączać. Czyli wykorzystać taki grzejnik do podłączenia bocznego, a nie dolno zasilanego. Ale jeżeli będziemy mieli podłączenie. Tylko boczne w grzejnikach, no to zalecanym jest, żeby zasilanie było od góry, a odpływ na dole tu lub tu. Chyba, że grzejnik jest długi, no to zawsze najlepiej zasilanie tu, odpływ tu, albo tu zasilanie i odpływ tu, tak żeby wykorzystać pełną tutaj możliwość grzejnika co do grzania równomiernego. Ale jeżeli oczywiście mamy taką potrzebę, to możemy zastosować podłączenie boczne dolne, zasilania i odpływ też dolny. W niektórych sytuacjach jest to niezbędne, być może tak w swoich mieszkaniach macie, więc omawiam, ten typ jest możliwy, ale około 10% należy się spodziewać straty mocy danego grzejnika w stosunku do mocy nominalnej danego grzejnika. No to chyba jest jedyny minus, ale można tak podłączyć. Naturalnie, jeżeli chodzi o nasz termostat, powinien być umieszczony na dole najczęściej. Poziom w tą stronę lub w bok, to wszystko zależy, czy będziemy mieli tu podłączenie proste, czy też kątowe tak więc e, głowica termostatyczna w dolnej części też nie jest najlepszym rozwiązaniem w sumie w takim podłączeniu stosuje się takie rozwiązanie, na przykład przy grzejnikach drabinkowych w łazience, gdzie jest niżej no bo jak wiemy, w każdym pomieszczeniu niżej jest oczywiście chłodniej, a wyżej jest cieplej więc taka głowica dobrze, że była tak mniej więcej na wysokości 80 cm, czyli żeby tak średnio mierzyła tą temperaturę w pomieszczeniu, a przy podłodze będzie ona zawsze troszeczkę tutaj miała niższą temperaturę. Choć nie wiem co, konwekcja będzie tu działać, w górę ciepło i tak w kółko. Tak więc na samym dole głowica termostatyczna moim zdaniem nie jest najlepszym rozwiązaniem. Lepiej żeby jednak była ona tutaj, czyli lepiej żebyśmy po prostu te grzejniki, jeżeli jest tylko możliwość, zasilali od góry. Tu tu lub za pomocą dolnego podłączenia i taka specjalna rurka doprowadza nam tutaj z dolnego podłączenia tutaj wodę, mamy wkładkę zaworową która nam tutaj reguluje, ile tej wody ma się rozpłynąć po poziomych kanałach górnych następnie pionowych kanałach poziomem dolnym i wraca ale jak jest potrzeba właśnie podłączenia siodłowego, czyli dół, bok i dół, bok, nie ma problemu, można, tylko strata 10% OK, mam nadzieję, że wszystko jasne dajcie znać, czy stosowaliście kiedyś może takie podłączenie, może dalej macie takie zastosowane jak Wam się to sprawdza? a może po prostu mieliście z tym kiedyś jakiś problem i jednak zdecydowaliście się doprowadzić tą rurkę z instalacji do góry i tutaj normalnie zasilanie dać od góry i odpływ na dole po przeciwnej stronie lub po tej samej stronie no i naturalnie wydajność grzejnika będzie wyższa Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się już wiecie, co to jest podłączenie siodłowe grzejnika do instalacji centralnego ogrzewania. Cześć!